Dzisiaj jest już dzień naszego pierwszego koncertu na naszej dwudniowej trasie. A więc właśnie przyjechał już bus ze sprzętem i idę na scenę, która jest dokładnie tutaj na dziedzińcu. Idę zobaczyć, czy wszystko dojechało. Pierwsze pytanie od razu. No. Podest też, nie? Oj, przepraszam. 2 na 2 ci wystarczy, 2 na 3. Wiesz co, chyba 6 to musi być, ale coś nie podpadają. Cześć, Oskar. Hej. Cześć, zajebie. Dobra, przyjechał bus, techniczni już rozstawili instrument z moją pomocą, a teraz idę, muszę nastroić w ogóle tomy, bo założyłem świeże membrany i muszę jakby je nastroić na powietrzu, co czasami nie jest łatwe, tak więc... Czasami lepiej jest właśnie stroić używając takich pałek. Zobaczymy, czy tutaj El Gelon coś pomoże. W ogóle z żelkami mam taki patent, że jak kładę żela atola, to na górę kładę jeszcze jakąś taką folijkę, żeby on się po prostu od góry nie kurzył. Tak więc są, że tak powiem, dłużej żywotne. Taki tip, life hack, drum hack. Zawsze jest tak, że jak kładę potem toma na statyw, to jednak chyba nie stroi tak jak stroił. Zawsze zakładam lokery. Polecam lokery właśnie z firmy Tama, bo są bardzo łatwe w instalacji i na serio są skuteczne, tak więc nie wymagają jakichś, nie wiadomo jakich kombinacji, jak co niektóre. Za tym tęskniłem na maksa. Tak. Tego werbla też jakoś specjalnie nie stroiłem, tylko po prostu opuściłem jak najniżej membrany w miejscu, w którym sadzę rimshot i po prostu spasowało mi to i jakby I don't care. Zakładam lokery i gramy dalej. Po całości to jest to, co chcesz usłyszeć od akustyka. Zagraj mi teraz całość. Dobra, dobra. Właśnie się przebrałem za muzyka, czyli
normalnie, nie? Na czarno po prostu. Luźna koszulka, bo wiesz, jak lubię machać, nie? Jak gra. Ale... Jeansowa lepiej chyba, nie? Zresztą, jakie to ma znaczenie, jak i tak przed wejściem na scenę to będę ściągał. Z jakieś 15 minut na padziku i lecimy. Wodę mam na scenie już. Dobra. Jesus. Dobry? No, to ja się będę zwijał w takim razie. Kurde, dawno nie czułem w ogóle tego takiego dreszczyku przed wejściem na scenę. Dzisiaj jesteśmy w Kołobrzegu. Chłopaki poszli do garderoby, a ja się tu trochę pokręcę. A poor man made out of muscle and blood, skin and bone, a mind and a band is drunk, you know, 16 gun, and what are you getting? Another day older and deeper and in. No, ja już jestem rozstawiony, gotowy do soundchecku. Czekam tylko na wezwanie od akustyka. No i co? Kurde, zajebista pogoda. Nie pamiętam, kiedy ostatnio byłem w Kołobrzegu. No i nadmorskie powietrze. Może tutaj nie będzie mnie tak dręczyła moja alergia, która mnie przez ostatnie dni dość mocno atakuje. No i tak to wygląda generalnie, jakby cały czas to samo, nie? Trasa, próba, soundcheck, obiad, potem próba, potem trochę czasu do koncertu. I tak, tylko zmieniasz miejscowości, stacje benzynowe i tak dalej. Dobra, śmigam na scenę. Całość. No, wycieczka dobiega końca. Zajebiści ludzie, zajebiste koncerty. Oh,
the company store. I was born one morning and it was drizzling rain. A fighting trouble on my middle name. I was raised in a king brick by an old mama lion. Can't know how to make me walk the line.